żeby skorzystać z tych owocowych czwartków nie zapominajmy to jest bardzo ważna sprawa. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku vloga i mam nadzieję, że odpocząłeś albo odpoczęłaś przez weekend, bo mam dziwne wrażenie, że ostatni Odcinek, ostatni temat, który podjąłem, mógł być trochę za ciężki. Mam wrażenie, że yy, to chyba jeszcze nie ten moment, żebyśmy rozmawiali na tego typu tematy. Natomiast, tak czy inaczej, cieszę się, że ten odcinek zrealizowałem i na pewno będziemy do tego typu problemów wracać. Natomiast dzisiaj. Temat troszeczkę luźniejszy, ale też super ważny, bo bardzo często przychodzą do mnie osoby z takimi pytaniami. No i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, i czasami pewne decyzje są na nas wymuszane, ale spróbujmy trochę zgeneralizować ten temat i porozmawiać sobie. W takim troszkę szerszym pojęciu. A problemem jest to, czy po studiach, czy po jakiejś nauce programowania, jako pierwszą pracę szukać pracy, która będzie pracą w biurze, czy jeśli chcemy docelowo w przyszłości pracować zdalnie, to od razu szukać zdalnie. No i problem polega na tym, że zawsze, ale to zawsze. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będę polecał na samym początku, żeby pracować z biura, żeby pracować razem z zespołem. I to może być czasami takie trochę wyświechtane, bo sam w tej chwili bardzo się cieszę, że pracuję zdalnie i jest mi z tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze ja się w tym odnajduję, bo mam troszeczkę inne potrzeby, mam troszeczkę inne. Postrzeganie tego, co jest ważne. Natomiast gdy byłem na samym początku swojej drogi, to pomimo tego, że też myślałem o tym, że chciałbym pracować zdalnie, że super byłoby pracować z domu, z kawiarni, czy właściwie z jakiegokolwiek innego miejsca na świecie, tak myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. To jest wręcz, powiedziałbym, raczej zły pomysł, ponieważ na samym początku, kiedy idziesz do pierwszej pracy, musisz się jak najwięcej nauczyć. A kiedy będziesz w domu, kiedy będziesz siedzieć w swoich czterech ścianach, i jedyny jak, kontakt, jaki będziesz mieć, to jakiś tam kontakt na Slacku, czy na jakiś innych komunikatorach, na Teamsach e, i poprzez jakąś girę albo inny system Ticketowy, albo system do zarządzania projektem, no to jeżeli natrafisz na jakiś problem, to w większości przypadków jesteś z tym problemem sam albo sama. Bo normalnie kiedy jesteś w biurze, trafiasz na jakiś problem, oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby wszystkie problemy najpierw starać się rozwiązać samodzielnie. To znaczy przeszukujesz Google, przeszukujesz Stack Overflow. I próbujesz samemu jakoś rozkminić ten, ten temat. Natomiast jeżeli nic nie przychodzi do głowy albo jest to problem taki typowo projektowy, typowo biznesowy, to, to idziesz do swojego zespołu. I kiedy będziesz w domu, no to niestety, ale jakby ten problem, będziesz nadal jakby sam z tym, albo sama z tym problemem, bo. Będzie ci głupio. Będzie ci głupio zadzwonić do swojego kolegi czy koleżanki z zespołu i, i, i zabrać te 10 czy 15 minut na, na taką wideokonferencję, w której ktoś mógłby ci ten, ten problem wytłumaczyć. I poza tym no, to jest właśnie ten problem tej pracy zdalnej. Nigdy nie wiesz, czy właściwie ta druga osoba jest tam cały czas przy tym biurku, a kiedy jesteś w biurze. To wiesz, wiesz, że w tym momencie możesz pójść, możesz porozmawiać z daną osobą, możesz od razu nawet zabrać kogoś na kawę i tam przedyskutować cały problem, i nie ma z tym żadnego problemu. Cały czas czujesz tą atmosferę. I tak jak czasami mówi się o tym w czasie ofert, w czasie rekrutacji, że ta atmosfera w pracy niekoniecznie musi być taka ważna, że tam czasami rekruterzy mówią, że tu jest taki vibe bardziej startupowy, tu jest vibe bardziej jakiś tam, i myślisz sobie, jakie to właściwie ma znaczenie. No i okazuje się w pewnym momencie, że to ma olbrzymie znaczenie i nie docenialiśmy tego kiedyś, kiedy normalnie praktycznie wszyscy pracowali z biura. I mało kto pracował zdalnie, tak teraz zaczyna się to coraz bardziej doceniać. I nie chcę cię w żaden sposób odwodzić od tego, żeby szukać pracy zdalnej, bo wiem, że są takie sytuacje, że możesz mieszkać w mniejszym mieście, gdzie pozycji na Twoje na Twoją specjalizację po prostu nie ma, albo pojawiają się bardzo rzadko, i dlatego szukasz w większych miastach, a jednocześnie nie chcesz się z tego swojego miasta przeprowadzać i to jest jak najbardziej fair. I w takich sytuacjach jak najbardziej atakuj, atakuj jak najszerzej, atakuj wszelkie możliwe pozycje zdalne, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Natomiast o tym sobie jeszcze na spokojnie kiedyś porozmawiamy. Ale jeżeli masz taką możliwość, jeżeli pracujesz, jeżeli mieszkasz w dużym mieście i to jest kwestia tego, że musisz dojechać do biura, które jest 5 km dalej, to jedź, to jedź zdecydowanie do tego biura, pojawiaj się tam. Poczuj ten klimat, poczuj to, w jaki sposób pracuje zespół, poczuj to, w jaki sposób budują się relacje pomiędzy programistami i biznesem, jak współpracują ze sobą em, devopsi, opsi i, i sami dewowie, bo to potem zaprocentuje. Dzięki temu szybciej się nauczysz, a być może też zauważysz, że całe życie marzyłeś albo marzyłaś o tym, że chcesz być devem, że chcesz programować, a zobaczysz, kurde, ale ci DevOpsi to mają zajebistą robotę i że Ty chcesz to robić. I będąc w domu, będąc w, na pracy zdalnej, nie zauważysz tego, bo będziesz zamknięty czy zamknięta w tym swoim projekcie, w swoich taskach i nie nabierzesz takiego zdecydowanie szerszego spojrzenia na te wszystkie problemy. Także, jeżeli masz możliwość, to od samego początku idź do biura. Idź, bo to jest naprawdę coś, co zaprocentuje w przyszłości i dzięki czemu zdecydowanie szybciej będziesz nabierać doświadczenia. Tu już nawet nie mówię o tym, że będąc w biurze możesz zostać na nadgodzinach i wtedy, jak dużo nadgodzin zrobisz, to w rok zrobisz dwa lata doświadczenia, ale chodzi mi po prostu o to, że dużo szybciej będziesz zdobywać wiedzę będąc naokoło osób bardziej doświadczonych od ciebie. Także jeżeli się w tej chwili zastanawiasz, bo wiem, że często po studiach czy gdzieś tam po tych bootcampach, po kursach, ludzie, którzy uczą się w domu Chcieliby w tym domu zostać, bo już mają te swoje fajne setupy: mają swój wymarzony komputer, mają wymarzony monitor, jakąś tam wygodną klawiaturę i to wszystko, i chcieliby na tym programować. Natomiast jest wielka, wielka wartość w tym, żeby się pojawiać w tym biurze, żeby skorzystać z tych owocowych czwartków. Nie zapominajmy, to jest bardzo ważna sprawa i, i, i wypić tą niedobrą biurową kawę bo to też będziecie kształtować na przyszłość. Także powodzenia, powodzenia w poszukiwaniach. Mam nadzieję, że pomimo tych popieprzonych czasów uda ci się, uda ci się znaleźć tą wymarzoną pracę i jeżeli szukasz w tej chwili, to napisz mi koniecznie, gdzie szukasz, jako kto, kim chcesz zostać i yy, jakiej pracy szukasz. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób będę mógł Ci podpowiedzieć, co dalej robić i jak zwykle właśnie spotkamy się w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.